Profesor otworzył kopertę i zaczął czytać. Drogi Rafale, nie wiem, czy zdołasz wybaczyć mi kiedykolwiek to, że odchodzę. Wyrazy zaczęły drgać i wirować przed oczami. W płucach zabrakło powietrza, na czole wystąpiły krople potu. Gdzie ona jest? krzyknął zdławionym głosem. Gdzie ona jest? i potoczył wzrokiem dookoła. Pani odjechała z panienką. wybunkała cicho gosposia. Kłamiesz! ryknął Wilczów. To nieprawda! Sam z taksówkę przyświadczył rzetelnym tonem Bronisław, a po pałudzie dodał i walizki zniosłem. Dwie walizki. Profesor zataczając się wyszedł do sąsiedniego gabinetu, zamknął za sobą drzwi i oparł się o nie. Próbował czytać dalej list, lecz minęło sporo czasu, zanim potrafił zmusić się do zrozumienia treści. Nie wiem, czy zdołasz wybaczyć mi kiedykolwiek to, że odchodzę. Postępuję podle, wypłacając ci się tą krzywdą za Twoją wielką dobroć, której nigdy nie zapomnę. Ale dłużej zostać nie mogłem. Przysięgam ci, że miałam tylko jedno inne wyjście. Śmierć. Jestem jednak tylko słabą i biedną kobietą. Nie umiałam zdobyć się na heroizm. Od wielu miesięcy walczyłam z tą myślą. Może nigdy nie będę szczęśliwa, może nigdy nie zaznam spokoju, ale nie miałam prawa odbierać siebie naszej Marioli i jemu. Piszę chaotycznie, lecz trudno mi zebrać myśli. Dziś, rocznica naszego ślubu, wiem. Żeś przygotował, drogi Rafale, jakiś podarek dla mnie. Byłoby to nieuczciwe, gdybym przyjęła go od ciebie teraz, gdy już nieodwołalnie postanowiłam odejść. Pokochałam Rafale. I ta miłość silniejsza jest ode mnie, silniejsza od wszystkich uczuć, jakie żywię. I zawsze żywiłam dla ciebie od bezgranicznej wdzięczności, od najgłębszego szacunku i podziwu, od szczerej życzliwości do przywiązania. Niestety, nie kochałam cię nigdy, lecz dowiedziałam się o tym dopiero wtedy, gdy na mojej drodze spotkałam Janka. Odjeżdżam daleko, i miej nade mną miłosierdzie. Nie szukaj mnie. Błagam, ulituj się nade mną. Wiem, że jesteś wielkoduszny i nadludzko dobry. Nie proszę cię, Rafale, o przebaczenie. Nie zasłużyłam na nie i zdaję sobie sprawę z tego, że masz prawo nienawidzić i pogardzać. Nigdy nie byłam godna ciebie, nigdy nie sięgałam do Twojego poziomu. Samo o tym wiesz, aż nadto dobrze jedynie twojej dobroci. Przypisuję to, że i zawsze starał się nie okazywać mi tego, co jednak było ponad wielką miarę dla mnie poniżające i dręczące. Otoczyłeś mnie zbytkiem i ludźmi swego świata, zasypywałeś mnie cennymi prezentami, ale ja widocznie nie byłam stworzona do takiego życia. Męczył mnie i wielki świat, i bogactwo, i Twoja sława, i moja nicość przy Tobie. Teraz świadomie idę w nowe życie, gdzie może czeka mnie ostateczna bieda, a w każdym razie ciężka walka o każdy kawałek chleba. Ale walkę tę toczyć będę obok i razem z człowiekiem, którego bezbrzeżnie kocham. Jeżeli swoim czynem nie zabijam szlachetności twego serca, jeżeli potrafisz, zaklinam cię, zapomnij o mnie. Na pewno wkrótce odzyskasz spokój. Jesteś przecież taki mądry. Na pewno spotkasz inną stokroć lepszą ode mnie. Życzę ci z całej duszy szczęścia, której ja w pełni odzyskam, gdy dowiem się, że tobie dobrze. Zabieram Mariolę, bo bez niej nie potrafiłabym przeżyć jednej godziny. Sam to wiesz najlepiej. Nie myśl, że chcę ograbić się z tego największego skarbu, który jest, który jest naszą wspólną własnością. Po kilku latach, gdy już oboje spokojnie będziemy mogli spojrzeć, w przeszłość odezwę się do ciebie. Żegnaj, Rafale. Nie posądzaj mnie o lekkomyślność i nie łudź się, że cokolwiek może wpłynąć na zmianę mojego postanowienia. Nie odstąpię od niego, gdyż wolałabym raczej śmierć. Nie umiałam Cię okłamywać i wiedz, że byłam Ci wierna do końca. Żegnaj, miej litość i nie staraj się mnie odnaleźć. Beata. skryptum Pieniądze i całą biżuterię zostawiam w kasie. Klucz od kasy włożyłam do skrytki w twoim biurku. Zabieram z sobą tylko rzeczy Marioli. Profesor Wilczór opuścił rękę z listem i przetarł oczy. W lustrze naprzeciw zobaczył swoje odbicie w dziwacznym stroju. Zrzucił z siebie to wszystko i zaczął czytać list od nowa. Cios spadł nań tak nieoczekiwanie, że wciąż wydawał mu się czymś nierealnym, jakąś dopiero groźbą czy ostrzeżeniem. Czytał: Niestety, nie kochałam cię nigdy, a dalej męczył mnie i wielki świat, i bogactwo, i twoja sława. Jakże to tak, jęknął. Dlaczego? Dlaczego? napróżno usiłował zrozumieć to wszystko. Jego świadomości było tylko to odeszła. Porzuciła go, zabrała dziecko kocha innego. Żaden z motywów nie docierał do jego mózgu. Widział tylko nagi fakt, dziki, nieprawdopodobny, groteskowy.